Witam. A więc można by było rzec, że ten tytuł jest dosyć taki beznadziejny. W sensie, że tytuł jest napisany bez sensu. Ale co to? Pierwsza taka rzecz, jaką widzicie na swojej drodze, która jest bez sensu. No właśnie, więc jakby proszę tutaj zrobić tak, siubidubi dubi i się nie kłócić z tym, że. No to, no ale i tak leci w górę. No leci, no leci, wiadomo, że leci. Także proszę tutaj, wiecie, tak zwany pyk pyk i no. Czemu znajdujemy się na tym wykresie? Nie wiem czemu, ale ogólnie zapierdziela w kosmos pięknie. I ja pilisera 5 zł. Czajcie? <laughs> Także fajnie to wygląda. I co jeszcze fajnie wygląda? Discord. Narcik. Skin Dokładnie. Chcecie Chce wejść, zrobić coś, poklikoć. Zróbcie tak, żeby wam się po prostu opłacało. Proszę, to jest najpilniejsze. Żeby wam się opłacał. Ja kocham jak wam się opłaca. Bo kiedy wam się opłaca, to jesteście radośni ludkowie. Skiny, yy, ceny naklejek są niewliczane. Ceny niektórych skinów też są niewliczane. Proszę korzystać. Wiecie jaki skin jest spoko? Acid Fate Scout. Nie wiesz co to, to sobie wygoogluj. No, a my przechodzimy do indeksów. A więc, indeksy też zapiszczają do góry. No ale w momencie kiedy sobie zrobimy... Taki rzut, no to powiemy, że ty ty, 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 ty. No ale jakby. No dobra. No dobra. No ale jakby o co chodzi, nie? Jakby o czym my rozmawiamy. I tak dalej. Ponieważ... Co jak co? Ale. No przecież panie Janeks. My wychodzimy z jakiegoś kurwa rowu mariańskiego, a nie lecimy do jakiejś chosy. Jaka Hossa? w ogóle o co chodzi no ja powiem w ten sposób, że punkt patrzenia na to, w sensie punkt widzenia, jaki się tutaj obejmuje zależy od tego jak się usiadło i jak się o tym dowiedziało jeżeli ktoś w miarę powiedział przejrzyście i racjonalnie dysponował swoimi pieniędzmi w tym okresie i raczej jeżeli chodzi o ich lokowanie, lokował je w takich itemach, które można było wtedy sprzedawać po podobnych cenach co tu, a potem wyprzedał się w tym okresie z tych itemów, po czym włożył w nowe itemy. No to jego ekwipunek aktualnie jest w dosyć szczęśliwej pozycji. Tak to nazwa. I możliwe, że ja, jako osoba, która no, dołączyła do tego grona, o którym aktualnie mówię, mam jakoś zakrzywiony pogląd na to, co się aktualnie dzieje. Powiem tak. Pomimo tego, że wykresy wyglądają tak. Ja się. Nie wiem, czy mogę z nimi zgodzić. W sensie, mój ekwipunek nie czuje takiego czegoś. Nie powiedziałbym, czuję to. Nie, nie czuję tego. Tak to powiem. I nie za bardzo jestem w stanie powiedzieć, jak to w ogóle działa, no ale jakby jakoś tam działa. Wobec tego możliwe, że ja po prostu zatraciłem jakąś rachubę z tym, i autentycznie, wiecie. Nie byłem w stanie w taki idealny sposób się w tym odnaleźć Jednakowo ja uważam, że raczej Jeżeli mam nazywać ten stan, który jest aktualnie To nazwałbym go hossą Niżeli powrotem do jakiejś normy Ponieważ norma, jeżeli chodzi o Steam Też zakłada handlowanie jakąś ilością Tych itemów, jakby nie było Ona zakłada jakieś tam, bym to tak nazwał jakieś normy jeżeli chodzi o liquidity, a w tym momencie liquidity itemów, no powiedziałbym że normy przewyższa i raczej jesteśmy w tej wyższej części niżeli w niższej, także to jest jakby dla mnie taki core argument co jest ciekawe yy, zakończył się miesiąc wiadomo i już jesteśmy na steam czarcach o 0,7 punkta procentowego wyżej znaczy procent w sumie, procent yy, niżeli yy, w tamtym miesiącu co jest, no w zasadzie chujowym wynikiem, ale dobrze, że do góry. jeżeli grywalność zostanie tam na jakimś poziomie wyższym, no to może to też uszczęśliwi nas jako tutaj użytkowników rynku Steam. Co więcej, ja dalej uważam, że rosnące bajordery i tak dalej, no to nie jest gdzieś tam taka rzecz, którą można powiedzieć, a, to jest normalne. I to, że nowa skrzynka zaczęła odbijać, to też ciężko jest powiedzieć, że a, to jest jakaś tam norma. Ten, można by się na to umówić. Też mi się tak nie wydaje. Jakby raczej wydaje mi się, no i klucze za 9 zł. To też nie jest nic normalnego. Chociaż nie wiem, w sumie. Zależy, jak się na to patrzy. No, właśnie to jest to, no. Zależy, jak o tym, jak o tym rozmawiamy. No, bo ostatnio to klucze w takiej cenie, no to widzieliśmy w ogóle jakoś w chuj dawno temu. To był jakiś styczeń czy coś takiego, i w ogóle, no. Powiedziałbym, że nawet w tych mocniejszych momentach rynku, kiedy on był nagrzany, kiedy na nim się dało naprawdę robić jakieś ciekawe ruchy, pod wzrosty, takich cel po prostu nie oglądaliśmy. Więc to, to są tego typu rzeczy. I ja ogólnie właśnie nie patrzę na ten moment na rynku jako na coś takiego, że aha, lecimy do normy, tak jakby, tylko patrzę na to w sposób pozytywny. No to przez na przykład takie rzeczy, które się dzieją na Stick kreka 2, no to o tym pierdole i pierdolę, no ale. Ciężko o tym nie gadać, też, te, też mnie to ciekawi, no bo w zasadzie odzyskaliśmy ceny ze stycznia w tych najwyższych pikach. To też jest jakby coś, co warto uwzględnić. No chyba, że jeżeli za normę definiujemy najwyższy punkt jaki był kiedykolwiek, konkretnych itemów i patrzymy na rynek holistycznie ogólnie, patrzymy na rynek jako na całość i tak sobie go konstruujemy w naszych głowach. No to wiadomo, kurwa, że nie ma żadnej hossy. Jeszcze długo nie będzie. I jeszcze w ogóle, no na chosce to w ogóle można poczekać kurwa następne 10 lat, bo długo nie będzie takiego momentu, żeby wszystkie itemy były w okolicach swoich najwyższych pików kiedykolwiek. Ale ja jakby odebrałem ja odbieram to jako jakąś dynamikę, jako jakąś zmienność, która się dzieje, jako jakiś taki. Wiecie, ja odbieram Steama jako właśnie... Trochę taką ciecz, która gdzieś przechodzi, jakby mm, jakoś zmienia swój, swoje położenie i tak dalej, nie rozumiem, nie wiem jak mam to dokładnie powiedzieć, ale no, tak, tak, to, tak to dla mnie działa. O, tak, tak to określę, tak to dla mnie działa i nie do końca jestem w stanie powiedzieć, że no istnieją tam jakieś stałe, <laughs> stałe pułapy cenowe, które jeżeli poosiągamy, to jest git. Dla mnie liczy się to, co się dzieje dookoła, jakie jest nastawienie tego rynku, czy łatwo się kupuje coś na tym rynku, czy się na przykład nie da kupić, czy y, jest duża aktywność na tym rynku. A aktywność jest zajebista, liquidity jest zajebiste. By order? No, niesamowicie ciężko jest zrobić. I temy ważniejsze są na poziomie ze stycznia, czy nawet tak jak Dreams and Nightmares, to w ogóle za chwilę będzie poziom z środka listopada, który jest w ogóle jakby wow, niesamowicie wysoki poziom. Paryż odbija, to jest też nowość na tym rynku I teraz pytanie jakby to, to jest pytanie Jak mamy patrzeć na taki Paryż? Jako na jakiś tam wyznacznik O, albo jakbyśmy mieli patrzeć na taki RMR Jako na wyznacznik Bo ja na przykład, widząc ten wykres To, to co jest tu To ja mówię, o kurwa to coś znaczy Dla mnie to coś znaczy Że mówię, ej dobra Wychodzimy z tak długiego jakiegoś marazmu Wchodząc w jakiś wzrost a ktoś inny powie. No dobra, ale kurwa punkt stabilny tego RMR yy, to jest tu. I to się nie ma za bardzo co podniecać. No bo przecież dopóki nie dojdziemy do tego poziomu, to tak naprawdę nic się w zasadzie nie dzieje. No nie, ja, w ogóle można by było kurwa w ten sposób patrzeć. I jakby ja już. Dla mnie ten widok jest cennym widokiem. Dla mnie on jest ważny. Ale, no, jeżeli ktoś miałby kurwa patrzeć w ten sposób i miałby w ogóle tak to interpretować, to to co? to najlepiej jest w ogóle powiedzieć, że dopóki nie dojdziemy do tego miejsca, to w ogóle nie ma o czym gadać. To w ogóle nie rozmawiajmy najlepiej o RMR-ze, dopóki nie, nie będzie tu. Wiecie, może być tu, może być tu, ale to nie będzie żadna hossa. Nie, w ogóle to nie ma co. Jak będzie tu, to wtedy porozmawiamy. Więc ja staję, ja staję, mimo wszystko, po stronie, że aktualne zmiany na rynku są bliższe chosy niż dążeniu do czegoś, jakby dążeniu do jakiegoś stabilnego poziomu na rynku. Tak bym to powiedział? No, jakby nie wiem. Tak jak na hoście. Tak się staram po prostu mnie zachowywać. Chociaż, jakby powiem, że. To, to nie wiem, czy do końca dałoby się nazwać hossą. Bardziej taki... Taki rynek rosnący, ale jednak wahający się. Tak to nazwę. Tak to zostawię. I to tyle. Ale zarabiać można. I to nie mało. Tak to już śmiga.